Dziś impreza u mnie. Będzie świetnie. O. Cześć. Suń się, przegrywie. O, chyba mnie nie zauważyły. Gdzie moje okulary? Halo? Ktoś mi pomoże? Co to za światło? To twoje? Zaraz. Zabierz to ode mnie. Nie wierzę, że to trzymałam. Lepiej się odkażę. Od razu lepiej. O, cześć. Eli, zróbmy zdjęcie. Uśmiech. O, jesteście super. A? Co się dzieje? Śmigłowiec? Kto to? Dzięki za podwózkę. Lubię efektowne wejścia. Trudno być tak bogatą. Ta lekcja mnie nudzi. Hej, uważajcie! Dziś zrobię klasówkę. Liczę tylko pieniądze, nic więcej. Oj tam, jestem zajęta. Obym zdała, uczyłam się całą noc. Koniec gadania, oto klasówka. Do dzieła. Mam ludzi od tego. O, bardzo fajne. Jakie ładne. O, zdałam. Dzięki. Dzięki za nowe auto. Wynoszę się stąd. To bardzo trudne, ale skończyłam. Gotowe. Warte wydanej kasy. Hej, nauczycielko, proszę to zabrać. Dziękuję. Co za strata czasu. Oceniłam wasze prace. Jestem pod wrażeniem, Messi. O, szóstka z plusem. Dziękuję. Pluję? Jak to? Hej, za co ci płacę? Nie wiem, co powiedzieć. To mnie wkurza. Halo? Tata? Wymień kujona. Schowam to do szafki. Powinnam założyć kłódkę. A? Ukryty pokój? Nigdy go nie zauważyłam. Chętnie się w nim rozejrzę. Jaki przestronny. O, tu jest przytulnie. W końcu mam gdzie czytać i się uczyć. Wow, nie wiedziałam. Muszę tu częściej wpadać. O, cześć, Eli. Czemu? Ja miałabym rozmawiać z Justinem? Nic z tego nie rozumiem. Potrzebuję czasu dla siebie. Na szczęście mam się gdzie ukryć. Wejście tylko ze złotą kartą. Od razu lepiej. Ach, moja kryjówka. Zajmę się czymś fajnym. To wygląda ciekawie. Jak prawdziwe. Co za dzień. Odprężę się. Najnowsze środki bezpieczeństwa. Ostrożności nigdy za wiele. O, przyszła pani. Proszę siadać. Nie znoszę, kiedy obsługa do mnie mówi. Chcę być rozpieszczona. Okej, nałożę maseczkę na twarz. Jest najlepsza na rynku. Zrobiona ze złota. Pani twarz będzie wyglądać jak milion dolarów. Zabawne, bo akurat tyle kosztowała. Proszę bardzo. Kocham swoją pracę. Co tu jeszcze robisz? Ach, to jest życie. Nie wiem, co zjeść. Za duży wybór. Ale tato, ja chcę jednorożca. Halo, tutaj. Za chwilę przyniosę. No ja myślę. Proszę. Smacznego. Czemu akurat ona tu siedzi? Matko, jaki skandal. Halo? Dziękuję. To jest takie biedne. O, to jest świetne. Pani posiłek. Mam wyszukany gust. Pycha. To nie jest dla każdego. Co? Hej, ty! Chodź tu.
Pani pieniądze. Pycha. Co? Nie do wiary. O, złoto. Pyszności. One są niedorzeczne. Ale jestem głodna. Muszę coś zjeść. Ale co? Nawet nie ma z czego wybierać. Wiem. Do twarzy mi w tym. Polowanie czas zacząć. Aha. Ładne i tłuste. To chyba ten fast food. Łatwizna. Co za rarytas. Kocham pająki. Co? No tak, zapomniałam o nich. Muszę zmienić pracę. Co to było? Ale się wyspałam. Pora się zebrać. Nie ma wody? To jak się umyję? Przynajmniej umyję zęby. Po co komu szczoteczka? Miętowa. Okej. Musi wystarczyć. Co by się ubrać? Dobrze, to jest ładne. Cóż, niech i tak będzie. Nie, ten jacht jest za mały. Pobudeczka. No tak. Muszę coś wymyślić. Wow, dobra jestem. Hej, pobudka. Halo. Wiem, temu na pewno się nie oprze. Złotko, co za piękny sen. Świetna robota, jak zwykle. Taka praca. Pa. O, już jest ranek. Gdzie telefon do makijażystki? Halo? Pomóż mi. Czego potrzebujesz? Chcę ładnie wyglądać. Zrób mi makijaż. To będzie kosztować. Gdzie kasa? Dobrze. Weź. Serio? Nie ma mowy. Czy wszystko muszę robić sama? Co za nuda. Okej, chyba możemy zaczynać. Ej, trochę entuzjazmu. Pierwsza absolwentka to Cheryl. Ach, moi fani. Zdałaś tylko dlatego, że twój tata zafundował nam basen. Gratulacje. Czemu mnie dotykasz? Fuj. To okropne. Odchodzę. Brawa dla Cheryl. Następna, Ellie. Wystawię się moim najlepszym profilem. Oto pani dyplom. Tak, udało się. Z całą pewnością. Pora na selfie. Jakie słodkie. Dobra, zejdź już z podium. Na końcu mamy Essie. Tak się cieszę. Oto kartka. To wszystko? Miałem się nie rozpłakać. Chodź tu. Okej, ogarnij się, Kevin. Zasłużyłaś, Essie. O, Grant. Jazda Essie. Najlepszy dzień w życiu. Wydaje mi się, czy jest tu ociupinkę za gorąco. Patrz, kochana. Wow. Dobra, wystarczy już. To mi nie będzie potrzebne. Hej.
idzie tutaj? Co? Jeden cent? A na co mi to? Co? Co się dzieje? Nie wierzę! Czy to są pieniądze? Jestem bogata! Och! Wynośmy się stąd! Ups! Lepiej dobrze to schowam! A teraz? Czas umyć ząbki! To będzie dobry dzień! Pora zmienić tę nudną torbę w prawdziwie bajeczną! Potrzebuję tylko kilku drogich ozdób! Nic, czym nie poradziłby sobie Clay! Uroczy kolor, prawda? I w dodatku jest skórzana! Teraz czas na uchwyty! Nieźle! Powinny one pasować idealnie! Zatrzaskują się od razu! Tada! Czyż nie jest wspaniała? Szyte na miarę specjalnie dla mnie! Witam w ten cudny poniedziałek! Wow! Jaka ekstra torba! Nie to, co moja! Wow! Ojej, ale ze mnie nie zdara! Czy to papierowa torba? Nic dziwnego, że się rozpadła! Wybacz, że musiałeś to oglądać! Lepiej usiądę! Dzień dobry! Czas policzyć moją gotówkę! 800 powinno wystarczyć! To tyle, jeśli chodzi o mój dobry nastrój! W czym mam teraz nosić swoje rzeczy? Ładna torba! Nie musisz być nieuprzejmy! Czy ty to słyszysz? Pan worek z pieniędzmi próbuje nas osądzać! Pan worek z pieniędzmi? Nie słuchaj tego! Ona jest po prostu zazdrosna! Kocham cię! Zaraz! Patrz na to! Szczęściu trzeba czasem pomóc! Przepraszam, panie słoniu! Spróbuję cię nieco ulepszyć! Trzeba zrobić nacięcie wzdłuż szwu! Następnie wyjąć watę! Teraz doszywamy zamek błyskawiczny! Wkładamy sznurek za głowę i wiążemy go na supeł! No i mamy gotowe uchwyty! I co? Nadal ci jest tak do śmiechu? To właśnie jest moja nowa torba! Mogę w niej trzymać wszystkie moje rzeczy! Wow! Dzięki, panie słoniu! Jeśli też chcesz mieć taką, to przykro mi, ta jest jedyna w swoim rodzaju i należy do mnie! Och, cóż! A czy mogę ją kupić? Nie! A niech to! Chociaż jednak! Ha? No co, umowa to umowa! To jest świetne! Zgadzam się z tobą! Włożę cię tutaj! Pasuje idealnie! Interesy z tobą to czysta przyjemność! No dobrze, przed nami kolejny dzień. Czego to ja dziś będę potrzebować? Że co? Nawet jego szafka cała się błyszczy? To setki? I sztabki złota? Poważnie? Nie mogę obejść się bez mojego złotego zegarka. W końcu czas to pieniądz, prawda? Och, jeszcze jakieś drobne? No i super! To musi być świetne uczucie. A moja szafka? Żadnych metali szlachetnych, tylko jakieś dziwne plamy. Ile to ma lat? No witam! Przynieś mi dziś szczęście! Co? Skąd to się tu w ogóle wzięło? Ach! Przepraszam bardzo! Więcej pajęczyn? Paskudne, ale dlaczego? Och! Więc tutaj były! Skarpetka! Cóż, może kiedyś nią była? Co to jest? Dziwne. Nienawidzę tanich rzeczy. Stresują mnie. Czekaj, czy to w ogóle moje? Hej! Czy to jest jakiś gryzoń? O rany! W każdym razie... O! Co to jest? Wiedziałam, że gdzieś tu mam papier toaletowy. Super! Okej. No co? Tak jakbyś ty nie używał. Aha. Taki milutki. Mój notatnik. Nie potrzebuję go dziś. Lepiej pójdę już na lekcję. O rany, ale biedni ludzie są dziwni. Hej, mój język jest taki długi.
tym makijażem żaden filtr nie jest mi potrzebny. Odłożyć telefony! Zacznijmy! I nie zapominajcie o najważniejszej zasadzie! Niech będzie! Wyśmienicie! Nienawidzę tej lekcji! Wiem dokładnie, co robić. Zacznę od mojej twarzy. Ale to dopiero początek. To moja lepsza strona. Widać, że to mój telefon? Hej, twój telefon! Proszę pana! Proszę pana! A Julie łamie zasady! Widzi pan? Jak dla mnie wszystko wygląda w porządku. Co? Ale z ciebie skarży pyta Miles? Wygrałam? Och, to nie fair! Ale ja też mam sztuczki w zanadrzu. Potrzebuję tylko ołówka i kleju na gorąco. Nałożę linię kleju wzdłuż jednej krawędzi etui. Następnie przykleję ołówek. Teraz dodam jeszcze kilka. Idealnie! Pora na odrobinę magii. Zaczynamy przedstawienie. Ale świetny TikTok! Na razie odłożę to na bok. Jak ci idzie, Miles? Och, ciężko pracuję, proszę pana. Dobrze. Czas sprawdzić Instagram. Jestem geniuszem, co nie? Ha? Zazdrosna? Jeszcze tylko chwilka. Czy to już przerwa? Skąd tyle agresji? Ja traktuję drugie śniadanie bardzo poważnie. Spójrz na to. Wygląda dość obrzydliwie. To jest dokładnie to, na co mam ochotę. Ach, nie mogłem się doczekać, by ją zjeść, odkąd ją tylko zrobiłem. O, cała kromka chleba. Mam tu też całą garść dodatków. Dziś mam ochotę na czerwień. I pomyśleć, że znalazłem to w śmieciach sąsiada. Kto wyrzuca kwaśne galaretki? Na pewno nie ja. To będzie takie dobre. O, tak. Moment, na który czekałem, wreszcie nadszedł. Wow! Pora coś wszamać! Smacznego! Jest tak pyszne, jak sobie wyobrażałem. Mów za siebie. Ja mam coś ciut bardziej z górnej półki. Przywitaj się z moim złotym arcydziełem. Prawdziwa piękność. Wow! Chodź do mamy. Z dodatkowym pozłacanym serem. Pozłacany ser, co? Gdzie można kupić coś takiego? Pomóc ci w czymś? Za grosz manier. W każdym razie, smacznego. Ha? O nie! Zapomnieli stopić złoto. Patrz! Co to jest? Twój ząb? Muszę zadzwonić do dentysty. No dobrze, kochani, zaczynamy? Ha? Witamy wszystkich na zajęciach ze sztuki. Wow, ale fajnie. Wspaniale. O tak, możemy użyć telefonów. Halo? Klasa? Czy wy mnie słyszycie? Klasa! Dlaczego wszyscy siedzą na telefonach? Dość tego! Ha? Co? Skoro tak bardzo kochacie swoje telefony, dziś zrobicie do nich unikalne etui. Zrozumiano? Do roboty! Ha! Może być. Etui na telefon. Mój będzie miał pełno mięciutkich zabawek. Urocze. Mała łapka. I w sumie mam nawet świetny pomysł. Najpierw nałóżmy trochę kleju. A następnie przyklejmy tam łapę. Wszyscy moi kumple się tu zmieszczą. A mój ulubiony pójdzie tutaj. Wszystko gotowe. Dobrze się bawicie? Myślę, że im się podoba. Całkiem nieźle, ale teraz pora bym ja zrobiła swoje. Ha, zostało mi jeszcze trochę złota. Skąd to masz? Patrz i się ucz. Dajmy czadu. Przydadzą się też oczywiście diamenty. Ależ one się błyszczą. Chcę ich tyle, ile tylko zdołam zmieścić. Misja zakończona. Czy to nie jest wspaniałe? Ale radzi! I jak? Gotowi? Podoba mi się to.
Bardzo kreatywne, Miles. Julie? Oooo! Ładnie się błyszczy, prawda? Tak, tak. Tylko odwróć to w tamtą stronę. Szkoda, że nie stać mnie na okulary przeciwsłoneczne. W temacie prawdziwej miłości. Brak pieniędzy nie ma znaczenia. Czy na pewno? Jeszcze kilka rzeczy i można się oświadczać. Och, Kevin, zaraz oślepnę. Duże diamenty tak mają, co zrobić? Oczywiście, że wyjdę za ciebie. Panienko Betty, pora wstawać. To będzie piękny dzień. Spałam jak zabita. Panienki Szlafrok, dzięki. Czas na kąpiel. Nie ma nic bardziej relaksującego. Ciekawe, czy woda ciepła. Złoto na pewno pomoże. Ma zbawienny wpływ na cerę. Mogę być tu cały dzień. Strasznie tu zimno. Świat się kończy, czy jak? No to sobie pospałam. I po co kawa z takim budzikiem? Nienawidzę poniedziałków. Prysznic dobrze mi zrobi. Najlepiej ciepły. Jakikolwiek w zasadzie. Nie zapłaciłam za wodę? Halo! No to dzień brudasa. Chusteczki lepsze niż nic. Ale ładnie pachną. Oby jedna wystarczyła. Albo dwie. Albo trzy. Szybko się zużywają. Czego się nie robi dla świeżości? Znalazłem przeobłędną suknię. Tak błyszcząca i ciasna, że się w niej udusisz. Zmień okulary, co? Och, racja. Absolutna racja. Serio? W życiu? Niech no spojrzę. Ta na pewno ci się spodoba. Czy ty w ogóle wiesz, czego potrzebuję? Co się stało? W ogóle nie mam w co się ubrać. I jeszcze mój stylista wyszedł z wprawy. Może wypad na zakupy pomoże? Dzięki, kochanie. Poczekaj. Mam przecież cały wór pieniędzy. Trzymaj, weź coś dla siebie. Wow, okej. Zostało coś? Ty, kolejna paczka. Wow, sukna ślubna moich marzeń. I kosztuje... Nawet nie potrafię wypowiedzieć ceny. No bez jaj, przecież jeszcze było. Fuj, strasznie śmierdzi. Ale to może być idealne rozwiązanie. Czy ona właśnie wzięła moje śmieci? Kochanie, wróciłem. Wyglądasz zjawiskowo. Nie musiałeś. O, właśnie, przypomniałeś mi. Ale co? Muszę zamówić iPhone'a w kolorze róży. To też ode mnie, okej? Z dostawą do domu. Widzisz? Pasują. Mogę je nosić tutaj. No jasne. Ale koszmarny dzień. Kwiaty polepszyłyby mi nastrój. Te wyglądają pięknie. Może są niczyje.
tylko jeden. To własność prywatna. Nie wiedziałam. Czy to konieczne? Nie jestem przestępcą, przysięgam. Ach, tylko nie te łzy. Dobra, dobra, żeby mi to było ostatni raz. Było, dziękuję. Proszę pani, to własność prywatna. Czy może być jeszcze gorzej? Trzeba było zostać w domu. Zaraz, ktoś chyba naprawdę o mnie myśli. Dwadzieścia 28, 29. Okej, możecie śpiewać. Z szerokimi uśmiechami. Nadajecie się. Miłego. Wesolutko, zapraszamy na ślub Betty. Bardzo kreatywnie. Ślubu czas, nie może braknąć was. Na ślub Betty? Nieodparty Betty blask, woła zachwytu wrzask. To zaproszenie Betty. Wow, co to ma być? A, dzięki. Zaproszenia własnej roboty są lepsze. Personalne i kosztują grosze. Okej, zobaczmy jak wyszło. Chyba wystarczająco ładnie. Muzycznie zapraszamy na nasz ślub. Nie może was zabraknąć. A teraz wysyłamy. I wyślij. Zapomniałem zapłacić za internet. Nie możemy tego wysłać? Nienawidzę być spłukana. Chyba, że... Chodź ze mną. Ale tu ładnie. Szybko, zanim ktoś zauważy. Połączyłem się. Wysłałeś? Hajtamy się, skarbie. Lepiej już chodźmy. Strasznie nudne te torty. Doberek, to nasz najdroższy egzemplarz. Ta, i co jeszcze? Może to się bardziej spodoba? Owocowa niespodzianka. Chyba owocowa nuda. Wiem, to dla najbardziej wymagających panien młodych. Właśnie widzę. To mi pan doradził. Mam jeszcze coś. Niech stracę. Dopiero teraz mi to pan pokazuje? Spełnienie moich najskrytszych marzeń. Jest cały dla pani. Uśmiecha się. Dobrze. Chciałabym mieć taki tort na weselu. Ale romantyczny. Idealny dla księżniczki. Kochanie, spójrz na ten tort. Wiem, że jest drogi, ale naprawdę bym taki chciała. Sprawdźmy budżet. Wezmę dwie zmiany w pracy. Dobry pomysł. Gdybym tylko mógł... Wiem! O, Betty! Mam coś dla ciebie. Może nie jest zbyt duży, czy coś, ale za to cały dla ciebie. Kocham cię! O, pięknie wyglądam! Jak dobrze napić się czegoś ciepłego. Nie, nie nadają się. Zrobisz mi zdjęcie? Pewnie. Ups, moja kawa! I co ja zrobię? Już wiem! Siorp, siorp, siorp! O, matko! Co z tobą nie tak? Proszę, masz! Oszalałaś? Co? To tylko drobne. Zaraz je wysuszę. To zabawne. O, impreza! Co mam włożyć?
To jest ładne. Ha? O nie! To nie jest ładne! Ojoj, wyglądam jak Yeti. Muszę coś na to zaradzić. Dzwonimy. Halo? Pomóż mi. Dobra, co trzeba? Zaczynamy? Włóż to. Nie są markowe, ale ujdą. Poczujesz lekkie ukłucie. Już prawie gotowe? Koniec. Wow, nic nie poczułam. Proszę, zasłużyłaś. Dobrze. Dzięki. Mocniejsze niż sądziłam. To ja już pójdę. O co jej chodzi? Moje włosy! Jestem łysa! Aaaa! Nie mogę się doczekać imprezy. Nie mogę tak pójść. Wyglądam jak sarna. Muszę się ogolić. Powinnam coś na to mieć. Ach, moja maszynka. Uch, bywało lepiej. Co tam jeszcze jest? O, nowe ostrza. Ale nie ma rączki. To się przyda. Będzie w sam raz. Przyczepię widelec do żyletki. W mig będę miała gładkie nogi. Proszę. Ostrożnie. Mało brakowało. Jedna ręka gotowa. O, wreszcie skończyłam. A miało być tak pięknie. Sporo tych plasterków. Czyli zostanę w domu. Jak zwykle. Gdzie ona jest? Jesteś! To dla ciebie! O! Do czego to? Nie chcę! Mam swoją! Dobrze! Zrób z lepszego profilu! Dobre oświetlenie? Pewnie! Podnosimy ciężary! Poczujcie to spalanie! Całkiem nieźle. Wystarczy. Teraz kor. Gotowa? Co za wysiłek? Uroczo. Mam? Dość. Co za dużo to niezdrowo. Co za trening. Oddaję telefon. Poważnie? Wyglądam okropnie. Co to ma być? Co za bałagan. Do dzieła. Jestem gotowa. A te spodnie skąd się wzięły? Jestem leniwa. Ale mam genialny pomysł. Jeśli powieszę spodnie na drzwiach, potem je zamknę i przełożę szczotkę przez szlufki, mogę się podciągać. Ból będzie chwilowy. Wow, to było super. Co za bicki? Złapałam bakcyla. Krzesła ustawię tak. To znacznie trudniejsze. Wow! Szmatka też się przyda. Pamiętajmy o nogach. Uff, jutro to odczuję. Podłoga czysta. To dopiero dobry trening. Tak się cieszę, że przyszłaś. Zaraz wracam. Nie wierzę, że tu mieszka. Ładnie tu. E? Kto tam jest? Halo? To pewnie nic takiego. To już było dziwne. Przewidziało mi się. Przecież duchy nie istnieją. I potwory też. Coś mnie dotknęło. Aaaa! Zaczęło się. Maszyny powstały. Nie pozwolę. Wracaj tu. Co to za hałas? Co się dzieje? Myślisz, że mi uciekniesz? O, cześć, Miki. Czemu walczysz z odkurzaczem? Odkurzaczem? Ta. Teraz muszę to posprzątać.
Ładny ten ciuch. O nie! Oby się nie podarły. No pięknie, akurat moje ulubione. Lepiej się przebiorę. Musi coś tu być. Chyba czas na pranie. Zaraz. Mam pewien pomysł. Nawet nieźle wygląda. I nie muszę robić prania. No to idziemy. Serio? To niesprawiedliwe. Każdy cekin przeszyto ręcznie. To najnowszy paryski styl. Nie, okropność. A może to? Zabierz to ode mnie. Co jeszcze masz? Znajdź coś dla mnie. Zaraz wrócę. Dokąd się wybierasz? Mam coś takiego. Luksusowe. O, i drogie. W końcu. Wow, muszę je mieć. Są idealne. Od razu je przymierzę. Nie spiesz się. Znów mi się udało. Jestem genialna. Co za zabawa. Na co wydać te pieniądze? Podoba się? Wiem, pięknie wyglądam. Że co? Gustu to ona akurat nie ma. Dzięki! Długo jeszcze? Wygląda świetnie. Padam z głodu. Smacznego, madam. Znowu? Mam dość złotych burgerów. Przynajmniej to nie kluski. Wygląda pysznie. Ale bym zjadła kluchy. Hej, Essie, zamienimy się? Jasne! Już mi smakuje. A jak pachnie? Dawno nie jadłam burgerów. Au! Moje zęby. Co to jest? Złoty łańcuch? Powinien to być? To dla smaku. No dobra. Ale soczysty. Au! Co znowu? Pierścionek z diamentem? Ale mam szczęście. Jest taki piękny. I nawet pasuje. Jest w tym coś gumowego. Plastikowa marchewka? Nieźle. To nic. Kluchy pierwsza klasa. Musimy częściej się wymieniać. Podobają ci się moje włosy? Byłam wczoraj u fryzjera. Usta też są niczego sobie. Chce mnie pocałować? Muszę poprawić szminkę. Do zobaczenia. Hej, ale jesteś ładna. Hej. Odprowadzić cię na stołówkę? Ale przecież miałeś mnie... Jeszcze godzinka i do domu. Ale fajna ta playlista. O tak, myję podłogę w rytm muzyki. Dziękuję. No, fajnie. Kto teraz? Dzień dobry. Ładna sukienka, ale czy potrafi śpiewać? Słabizna. Wow, co to za deszcz gotówki? Kicz. Kiedy ta piosenka się skończy? Obudź mnie, jak zamilknie. Hej, a to kto? Wow. To przecież woźna. To jej prawdziwy głos? Fajny. Jest wspaniała. Pójdę już. Nie ruszaj się. Ha? Biorę w czymś udział? Że co? Zostałam królową? Konkurs uważam za zamknięty. Świetnie w niej wyglądasz. Gratulacje. W końcu jakiś prawdziwy talent. He, to się wytnie. Kim ona jest?
Przecież to moja korona! Jeszcze raz świetlacz. Hej, Betty, pójdziemy do kina? A weźmiesz swój samochód? Hej, Miki! Fajna ta katana. Dziękuję. Mam teraz chemię. A mi to się komplement nie należy? Farbki. Płótno. Genialne. Sprawdźmy, czy dalej mu się będzie podobała ta katana. Muszę się spieszyć. Nikt nie lubi plam na ubraniach. Wygląda jak musztarda. Tak? Masz coś na kurtce. O nie. Jak to się stało? Wyluzuj, nikt nie zauważy. Ale lipa. Mogę to w sumie naprawić. Macie plamę na ubraniu? Niech was zainspiruje. Pomalujcie gumową rękawiczkę i odciśnijcie dłoni na materiale. Spójrzcie na te kolory. Jeszcze trochę spryskamy. I gotowe. Tak, właśnie zrobiłam sobie oryginalną katanę. Wow, muszę to udostępnić. Na pewno wszystkim się spodoba. Co tam się dzieje? Jak ona to zrobiła? Tak, wszystko gotowe. Wow, to naprawdę ona. Przepraszam. Hola, hola, a ty gdzie? Może zielony kolor cię bardziej przekona. Nikomu nic nie powiem. Zapraszam. Siemka, mam dla ciebie nowy telefon. Już taki mam. O, no tak. Ale wtopa. Dzień dobry, można? Ale mam coś dla niej. Nic z tego. Ouu, ej, wpuść ją. Niesamowite. Że co? Jak ona to zrobiła? To nie fair, ja nie umiem malować. No, dobrze. Kto chce to rozwiązać? Mamy jakiegoś ochotnika? Nie ja. Betty? Rusz tyłek i do tablicy. Już idę. No, już. Nie wiem, co mam zrobić. Słucham? Siadaj. Jejku, nie musi na mnie wrzeszczeć. Kto mi to rozwiąże? Znowu ona? Ma dziurę w spódnicy? Tak mi przykro. Mogłaby sobie kupić w końcu coś nowego. Już idę. A! Moja spódnica! Ta bielizna! Dacie wiarę? I tak wszyscy się na mnie patrzą. Ale fajnie się ruszasz. Czekaj, nagram to. Już widzę, jak sypią się lajki. Super! Nazwę to tańcem połamańcem. O, wspaniale! Patrz, wszystkim się podoba. Dlaczego zawsze jej się udaje? Dość! Nie ma to jak najpopularniejsze dziewczyny w szkole. Spójrzcie na nie. Jeszcze nie zrobiłyśmy sobie dzisiaj selfie. Pamiętaj o filtrze. Ej, ucięłaś mi głowę. Jeszcze raz. Cis! Zadowolona? Nie. Problemy bogatych lasek. Ja mam inne rzeczy na głowie. Jak na przykład wyrzucanie śmieci. Skąd to się tu wzięło? Selfie są teraz w modzie, tak? No dobra. Muszę tylko wszystko przygotować. Jeszcze telefon? Teraz będzie się trzymał. Domowej roboty statyw. Okej. Hej, Essie. Ja? Tak. A dobra. Zrobimy sobie razem selfie?
zmieścimy się w kadrze. I co? Wow, ale fajne fotki! I naprawdę mnie nie ucięło. Essie? Halo! Mogę tu z tobą zostać? Co ty wyprawiasz? Podoba ci się moja sukienka? No, śliczna jest. Trzymaj drinka. Dzięki. Czy to Miki? Co ona ma na sobie? Nawet moja babcia by tego nie założyła. Dobrze, kochani, zaczynamy imprezę. Ale ładny ten balon. Mam pomysł. Chcecie błyszczeć jak gwiazda? Gotowe. Jeszcze utrwalę to lakierem, żeby nic się nie sypało. Ładnie, co nie? Mniejsza. Miki? Ale ma fajną sukienkę. Ha? To się nazywa gwiazda. Gdzie ją kupiłaś? A ja to co? Nareszcie koniec lekcji. Umieram z głodu. Co? Myślałem, że spakowałem te kanapki. A temu co? Czegoś takiego na pewno nie widział. Proszę, Kevin. Dzięki. O, ała! Jednak nie chcę. Dziwak. Czekaj, trzymaj. Głodny jesteś? Zwykłe jabłko? Ale złotko, Picasso bardziej pasuje do domku nad morzem, a nie w górach. O, czekaj, ktoś dzwoni. Ups, to tylko drobne. Chodźmy. Co to za hałas? Czy to pieniądze? Ktoś je musiał zgubić. Halo? Proszę pani? Coś mnie dotknęło. Nie rób nam krzywdę. Co? Nie, upuściliście to. O, miło z twojej strony. Zatrzymamy ją? Co? Obiecuję, że się nią zajmę. Proszę. Nie chcę tego. To czego pani chce? A, już dobrze. Nie bój się. Umyjemy cię. Okropnie śmierdzisz. Okej, dzięki. Cudeńka, trendy prosto z Paryża. Hej, złotko. Mua, mua, mua. Słucham cię, kochana. Adoptowaliśmy bezdomną i musimy jej pomóc. Gdzie ona poszła? Ojej. Fajne. Dlaczego ktoś je wyrzucił? Są super. Chodź tu, nie rób mi wstydu. To ta bezdomna, o której ci wspominałam. Dasz radę jakoś ją ogarnąć? Mam do tego talent, ale to jest prawdziwe wyzwanie. Hej, co tam? Spokojnie, lubię wyzwania. Ta spódnica podkreśli twój odcień skóry. Wow, czysta! Jeszcze nie skończyłam. Przymierz to. A, nie trafiłaś. I tak mi się nie podobało. To będzie super. Jak ty to robisz? Nieważne, jestem piękna. Wyglądam jak księżniczka. Cudownie. Dziękuję. Proszę. I jeszcze napiwek za wyzwanie. Pa, kochana. Do widzenia. Ale okropne ciuchy. Trzeba je natychmiast wywalić. Co się stało? Ale piękny pokój. O wiele lepszy niż śmietnik. To prawdziwe złoto? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ten dom jest ogromny. O! To chyba sztuka. Wow! Myszka! Mam zwierzątko! Wygląda jak moja mysz ze śmietnika. Hej, maluszku! Hej, nie tak szybko!
To łaskocze! To były czasy. Chcesz na chwilę wyjść? Nie wstydź się. Hej! Słodziak. Jesteś głodny? Masz, skosztuj. Proszę. Nie chcesz? Więcej dla mnie. Całkiem spoko. W sumie to pycha. Hej, kochanie. Co tam? Co ty wyprawiasz? O, niedobrze mi. Jedzenie. Szybko. Dawaj to. Gdzie moje ziarna? Dzięki. O wiele lepiej. O nie, nie. Hej, jednorożcu. Ale jesteś ładny. Po cichutku. Kto to? A, to tylko ja. Okej, zabierzmy się do roboty. Nie ruszaj się i bądź cicho. Dużo za ciebie dostanę. U, ale jesteś ciężka. Pobudka, złotko. Moje dziecko, nie ma jej. Halo? Mam twoją córkę. Masz zapłacić okup, bo w przeciwnym razie nie ręczę za siebie. Co? Chcesz, żebym cię rozwiązał? Ale ty mnie wkurzasz. Okej, tylko bez sztuczek. Proszę. A teraz bądź cicho. Porwali moją księżniczkę. Co się stało, kochanie? Zniknęła. Chcą za nią okupu. Właśnie dzwonili i grozili, że jej coś zrobią. Musimy im zapłacić teraz. Pewnie jest przerażona. Zrób coś. Spokojnie. Mam tu gdzieś drobniaki. Okej, pora na badanie. Otwórz buzię. Co ty robisz? Nic nie widzę. Okej, to chyba wszystko. Szybko. Fajny ten kolor. Pasuje ci. Chłopaki mnie w tym wyśmieją. Muszę wziąć się za obrabianie banków. Wredny jesteś. Chodźmy uratować nasze dziecko. Już dobrze. Mamusia i tatuś przybywają na ratunek. Musisz wszystko zjeść. Błagam, zabierzcie ją stąd. Nic ci nie jest? Martwiliśmy się. Patrzcie, co mam. Będzie bolało. Nie, błagam. Wszystkiego najlepszego. Mamy dla ciebie prezenty. Szybko, przynieś je tu. A ty nie podglądaj. Okej, już. O, wow. Lalka, ale duża. Dziękuję, mamusiu. Masz jeszcze pilota. Udanej zabawy. Wciśnij coś. Ale ekstra. No dobra. Hej, jestem Błyskotka. Zostańmy przyjaciółmi. Jak prawdziwa. O, okej. Ale mocny uścisk. Pomóż mi. Przepraszam, nie wiem jak. To bolało. Muszę iść na paznokcie. Jeszcze raz. Zamykanie systemu. Okej, nie o to mi chodziło. Może teraz? Ała! Ale super. Jakoś to ogarnę. Ekstra, umie tańczyć. Dołączę do niej. Już się popsuło? Niedobrze. Muszę zniszczyć dowody. Zostawię to tu. I w nogi. Uruchamianie systemu. Nigdy nie widziałam złotego popyt. Co to? Witaj w domu. To twoja siostra. Dziwnie się czuję. O, zawsze chciałam mieć siostrę. Witaj w rodzinie. Hmm,
Proszę, proszę, proszę. Co my tu mamy? A? Cześć. Hej, głosowanie na króla i królową balu maturalnego. Znam nawet odpowiedniego kandydata. Gdzie mój długopis? Wspaniale. Nie ma lepszego ode mnie. No dobra, to do zobaczenia. Wow, jaki on cudowny. Wow, o rany. A co to? Głosowanie na króla i królową balu maturalnego? O, ten rupieć musi mi wystarczyć. No dalej, to jedyny długopis, jaki mam. Ale mam za to zapasowy atrament. Hej, skoro działa... Nieźle, udało się. Jestem taka podekscytowana. Kocham cię. To już ranek? Spałem jak kłoda. Moja szyja. Musiałem krzywo spać. Nie, przyda się mała pomoc. Co mogę dla ciebie zrobić? Kark mi zesztywniał. Przyda ci się masaż. Wow, ale dobrze. Już czuję się lepiej. Dobra, wystarczy. Jestem już rozluźniony. No dobra. To ja? Koszmar. Potrzebuję pomocy. Życzy pan sobie szczoteczkę do zębów? Przygotowałem 5 do wyboru. Wybory. Stawiam na złoto. Bardzo dobrze. Mam też pańską ulubioną pastę do zębów. Uśmiech. Wspaniałe uczucie. Prawie gotowe. Wow. Proszę bardzo. Dzięki. Pańskie śniadanie. Wow. Możesz już iść. Nie potrzebuję publiczności. Która godzina? Ale dobrze spałam. Co u licha? Chyba jakiś przykurcz. Życie, buta nie zjesz. Co tam robi moja szczoteczka do zębów? Czy to włosy? Obrzydliwe. Spadajcie. Mam nadzieję, że mam jeszcze pastę. Zaraz będę mieć czyste ząbki. Tego się obawiałam. Ej, przydadzą mi się do tego dwie ręce. No dalej, wychodź. No dalej. Wiem, że tam jesteś. Widzę cię. Tak jest. Wiedziałam, że tam jesteś. Na co komu szczoteczka, skoro mamy palce? Czas opłukać. Hej, nie zapłaciłam rachunku za wodę? O rany. A gdzie moja butelka z wodą? Lepszy ryc niż nic. Gotowe. Doskonale. Czas się zbierać. Ojeny, ale mam dziś szopę na głowie. Halo? Potrzebuję cię. Potrzebujesz pomocy, Liam? Co jest? Nie da się tego okiełznać. Nie stresuj się, wiem co robić. Przygotuj się, zaraz będziesz mieć boski fryz. Proszę bardzo. Serio? Sam nie wiem. Zbyt tłuste. Spokojnie. Spróbuję czegoś innego. Będzie dobrze. Proszę bardzo. Podoba ci się? Nie do końca mi to pasuje. Cóż, mogłabym spróbować czegoś nowego. Potrzebuję tylko kilku gumek. No tak, to będzie dobre. Zaraz zobaczysz. Dzięki temu włosy nie wlecą ci do oczu. Interesujące. Podoba mi się. Ale jeszcze nie skończyłam. To doda ci szyku. Będzie super. Zaufaj mi. Przykleję je wzdłuż linii włosów. Wow, to zdecydowanie coś nowego. Podoba mi się. To za usługę. Cała przyjemność po mojej stronie.
Co za przystojniak. Uwielbiam dzień sprzątania. To tak odstresowuje. Daje mi czas do namysłu. Nie można zapomnieć o podłodze. Widzicie? Relaksujące, prawda? A to urządzenie wszystko ułatwia. I skończone. O nie, moje włosy. Wymknęło się spod kontroli. Nie mam czasu, żeby je okiełznać. A może mam? Do dzieła. Ale najpierw potrzebna mi gumka do włosów. Proszę, a teraz włosy. Zaczynamy. Ale uroczo. I nie musiałam się nawet wysilać. To mi się podoba. Świecie, miej się na baczności. Och, nie chce mi się wstawać. Uwielbiam budzić się rano. Kolejny wspaniały dzień. Wow, śniadanie w łóżku. Jak miło. Resztki wczorajszej kawy. Która bluzka ma mniej dziur? Muszę mieć przy sobie wszystko, czego potrzebuję. Na przykład gotówkę. To powinno mi wystarczyć na cały dzień. 401, 2, 3, 4, 5. Powinnam się była lepiej przygotować. O! Co jest? Wpadasz na ludzi na korytarzu? O, mam wiadomość. Impreza! Kompletnie o tym zapomniałam. Super, nie mogę się doczekać. O kurde, nie mogę iść tak ubrana. Po prostu założę inny sweter. Nie, to chyba nie wystarczy. Muszę wymyślić coś innego. Przede wszystkim zajrzę do szafy. Powinien być tam jakiś fajny ciuch. Ha! Wiedziałam, że coś znajdę. Co jest grane? Zaczepiło się o coś. Mulu ubraniowy! Nie dostaniesz mojej ulubionej bluzeczki. No oddawaj, ty paskudny szkodniku! Nawet nie nosisz ubrań, bo jesteś głupim robalem. Au! Nie mogę uwierzyć, że przegrałam ze zwykłym owadem. Hej, nawet o tym nie myśl. Słyszysz mnie? Tylko spróbuj to ugryźć. Nie! Przestań! Co by tu? Kapeć. Ha, trafiłam. Chyba tylko ją rozjuszyłam. Trzymaj się ode mnie z daleka, ty zakurzony paszkwilu. Muszę coś szybciutko wymyślić. Nic mi nie przychodzi do głowy. Mam tak bez przerwy biegać w kółko. Poczekaj. Może zamiast tego chciałabyś ładnie pachnący sweterek? Nie? Okej, to był kiepski pomysł. Wreszcie przestała mnie gonić. Całe szczęście. Ale wciąż ma moją bluzkę. I w dodatku przejęła całą szafę. Ha, a to co? Chwileczkę. Już wiem. Tak jest. Papier, nożyczki i genialny pomysł. Dobra, szkoda czasu. Muszę koniecznie zdążyć na imprezę. Na początek przetnę papier. W miarę równo. Nie chcę wyglądać zbyt dziwacznie. Jeszcze tylko kilka cięć i gotowe. Nożyczki mogę odłożyć. Teraz muszę jakoś zapanować nad tym chaosem. Tu poskładam, tam pozwijam. Jakoś wyjdzie. Okej, już prawie gotowe. Przymierzmy. Świetnie! Wyszło dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. Zamiast nadjedzonego przez mole swetra, oryginalna sukienka. Pa! Tak, wiem, że mam bilet VIP. Ale po prostu nie mam co na siebie włożyć. Moje życie to prawdziwa męczarnia. Nikt mnie nie rozumie. Zobaczmy, jakie w ogóle mam sukienki. Oliwkowa? Och, nie. Srebrna? Niemodna w tym sezonie. Ani jednej sukienki wartej założenia. Nie wspominając o dodatkach. Och, to prawdziwy koszmar. A te buty? Beznadzieja. Muszę coś zrobić. I chyba mam pomysł. Ktoś dzwoni? Słucham. Potrzebuję pilnej pomocy krawieckiej. Zupełnie nie mam co na siebie włożyć. Paryż to moja ostatnia szansa. Jestem u kresu wytrzymałości. Oczywiście, że pomogę. Dziękuję. No gdzieżeż ona jest? Ile można lecieć z Paryża?
Wreszcie dotarłaś. Najwyższy czas. Bierzmy się do pracy. Zmarnowałam już i tak zbyt dużo czasu. Potrzebuję czegoś awangardowego. I to ekspresowo. Pospiesz się z tym mierzeniem. Chcę się upewnić, że strój będzie idealnie pasował. Chyba, że wolisz niewygodną sukienkę. Skończone. Zaraz wracam. Mam nadzieję, że nie z powrotem do Paryża. Wow! Wspaniałe! Zapoczątkowałam trend sukienek w stylu sukien ślubnych. To dla ciebie. Zasłużyłaś. Dotarłam już na przyjęcie. Tylko dlaczego nikt nie zwraca na mnie uwagi? Czy ta dziewczyna nosi sukienkę z papieru? Co ona sobie wyobraża? Nie może mnie przyćmić taki śmieć. Ocuń się, musimy się temu przyjrzeć. Sama ją zrobiłam. Ten komentarz powinien zebrać sporo lajków. Pić mi się zachciało. Ha? O, plastikowa zakrętka. Co za fart. W dodatku wciąż pachnie kolą. Cenny dodatek do kolekcji. Nadchodzi! Wow! Te włosy, te oczy! Jak modnie ubrany! Idzie w moim kierunku! Ciekawe, jak dzisiaj pachnie! Hej, co to ma znaczyć? Rozmawia z nią? Jak to w ogóle możliwe? Spójrz na mnie! Tu jestem! Hej! Niech ktoś zwróci na mnie uwagę! Oh, zupełnie jakbym dla nich nie istniała! To takie niesprawiedliwe! Na szczęście jest jedna rzecz, która zawsze przyciąga uwagę. Pieniądze! A mam ich tyle, że mogę się nimi wachlować. Poważnie? Nawet kasa nie pomaga? Chcesz zobaczyć moją kolekcję zakrętek? Wow! Faktycznie nadal pachnie kolą. Lubi ładnie pachnące rzeczy, tak? W tym jestem mocna. Spryskam się obficie moimi najdroższymi perfumami. No, chyba wystarczy. Teraz swobodnie przejdę obok. Fuj, czujesz to? No, jakiś okropny smród. Jak to okropne? Te perfumy kosztują majątek. Nic to robienie przynosi efektu. Co ona ma, czego ja nie posiadam? Cóż, na przykład otwarty plecak. Skoro tak lubi napoje gazowane, to się z nią podzielę. To daje jej nauczkę. Salutka butelka wylana. Teraz tylko czekać. O nie, twój plecak przecieka. Masz tam coś, co mogło się rozlać? Nie, nie trzymam w plecaku żadnych napojów. Co się tak gapicie? Tylko sobie tu stoję. Naprawdę? Bo jak dla mnie to wyglądasz dość podejrzanie. To twoja sprawka, prawda? Przyznaj się. Okej, tak. Wlałam jej do plecaka butelkę coli. Hej, nie odchodź. Albo przynajmniej nie odchodź beze mnie. To nie fair. Dlaczego nikt mnie nie lubi? Ja cię lubię. Cóż, nie mam nic do stracenia. Wow, ale ładnie pachniesz. Dzisiaj będziecie pisać klasówkę. Cały wieczór wkuwałam i wciąż tego nie rozumiem. To bułka z masłem. Uwielbiam tego typu równanie. Pytanie wielokrotnego wyboru. Banalne. Piątka gwarantowana. O rany! Błyskawicznie rozwiązuje każde zadanie. Może mi podpowie. Hej, hej ty! Jak ona ma na imię? Stacy! Stacy, słuchaj! Co? Podpowiesz mi trochę? Błagam, nie radzę sobie z tym testem. O, nie. Jak to nie? Czemu nie? Czemu jest taka wredna? Ha, mam pewien pomysł. Nie zaszkodzi spróbować. Może uda mi się ją przekupić. Podobno każdy ma swoją cenę. Ciekawe, ile jest warta Stacy. Hej, Stacy, a co powiesz na drobną zachętę? Wysoko się ceni. A tyle wystarczy? Cały stosik gotówki będzie twój, jeśli tylko mi podpowiesz. Ha? Cały stos?
O rany, to naprawdę spora kwota. Tyle kasy. Mogłabym sobie kupić tyle różnych rzeczy. Słucham? Tak, jestem teraz super bogata. Mogłabym wachlować się pieniędzmi albo rzucać je na prawo i lewo. Proszę bardzo, ile kosztuje piątka z plusem? O, nie ma mowy, nie chcę się stać kimś takim. Wsadź sobie swoje pieniądze, Miki. Po co mi ten majątek, skoro nie pomoże mi zdać egzaminu? Zaraz, jak to? Stacy się oszukuje, sama ma ściągawkę. Nie mogę tego tak zostawić. Zajrzę jeszcze raz do plecaka. Skoro gotówka nie zadziałała, to sztabka złota też się pewnie nie przyda. Po co zabrałam ze sobą aż tyle smartfonów? Gdzie ja to zawieruszyłam? Aha! Nigdzie się nie ruszam bez okularów VR. Wszystko włączone. Zobaczmy, czy działa. Wygląda super realistycznie. Nauczyciel nadal siedzi przy biurku. Ale w wirtualnej rzeczywistości poda mi odpowiedzi do testu. Moja pierwsza szóstka z matematyki? Skąd ona wzięła taki bajerny gadżet? Bawi się zamiast pisać klasówkę? Chyba, że pisze test w wirtualnej rzeczywistości? Tylko po co? Zaraz, skąd w ogóle bierze odpowiedzi? Chyba mnie nie widzi, więc pożyczę sobie jej kartkę. Nie chciałaś mi pomóc, to teraz spadaj. Cześć, Leo. Lepiej przygotuję się do zajęć. Wow, spójrz na to. Żartujesz sobie ze mnie? To dlatego moja torba była taka ciężka. Ale złota nigdy dość. Moje trofeum? Życie jest całkiem przyjemne. Wszystko, co mam, to moje notatniki. I przybory. Tylko gdzie ja je umieszczę? Nie mam piórnika. Na razie położę je tutaj. To będzie musiało wystarczyć. Nie mogę zapomnieć o tym. Wykonany jest z najlepszego jedwabiu i złota. Całkiem nieźle, co? To takie niesprawiedliwe. Chwileczkę. No proszę. Myślę, że mogę tego użyć. Patrzcie uważnie. Położę papier na stole i złożę go na pół. Następnie obrócę go pionowo. Teraz potrzebuję noża. Ostrożnie przetnę wzdłuż szwu. Zrobię to na całej długości. Teraz mam dwa paski papieru. Umieszczę pędzel w jednym rogu i użyję go do zwijania papieru. Właśnie tak. Musi to być naprawdę szczelna rurka. Zostawię mały trójkąt papieru i nałożę na to klej. Teraz mogę go zwinąć. Następnie muszę złożyć rurkę. Mniej więcej w połowie zrobię zagięcie. I kolejne tutaj. I na koniec jeszcze jedno. Wygląda trochę jak diament. Odetnę końcówki. Chcę, żeby były proste. Połączę je razem. Powinien z tego wyjść trójkąt. Podobnie zrobię z różnokolorowymi kartami. Jest jeszcze sporo do zrobienia. Wycięłam trójkąt z kartki papieru. Następnie umieszczę tę trójkątną rurkę na górze. Ojej, wyszła mi gwiazda. Będę dalej układała trójkąty i zmieniać kolory naprzemiennie. Będę też sklejać warstwy na bieżąco. To już ostatnia. Wow, spójrzcie tylko na to. Jest idealny. Postawię to tutaj. To będzie świetny pojemnik na długopisy. Jest w sam raz. Teraz na moim biurku nie będzie bałaganu. Co o tym sądzisz, Leo? Wow, jestem pod wrażeniem. Ale gdzie jest złoto? Ha? Co to? Co jest? W moim piórniku jest gigantyczna dziura. To niesprawiedliwe. Możesz mi też taki zrobić? Proszę. Żartujesz? Nie ma mowy. No weź. Nie, sam sobie go zrób. A więc to tak. A teraz? Ha, niech pomyślę. Okej, skoro tak to ujmujesz, zobaczmy. Muszę mieć coś, czego mogę użyć. Jak to się tam znalazło? Co jeszcze tam jest? Co? Co to? Chwileczkę, wiem, co robić. Położę tę tkaninę na płasko. Dodam do niej kropelki kleju. Ułożę je we wzór. Zrobię to na całej powierzchni materiału. Właśnie tak. I tak przez cały środek. Teraz przykleję do niego pompony. Chcę, żeby było kolorowo. Poczekam, aż klej wyschnie. Następnie odwrócę ściereczkę na drugą stronę. Będę teraz potrzebowała sznurka. Umieszczę go na spodzie tkaniny. Zamierzam umieścić linię kleju nad sznurkiem. Zrobię to od jednej strony do drugiej. Nawinę materiał na sznurek, a następnie docisnę go do kleju. Teraz nałożę odrobinę kleju po obu stronach sznurka. Następnie przyczepię do niego pompony. Nałożę klej na krawędź tkaniny, ale tylko po jednej stronie. Złożę materiał na pół. Chcę go dokładnie ustawić. Teraz
Zaraz go przycisnę. Wciąż jest jeszcze trochę do zrobienia. Mam tu cienki kawałek pianki, który wycięłam w łuk. Umieszczę na nim linijkę pod kątem i zaznaczę linię długopisem. Chcę, aby były równomiernie rozmieszczone. Wyznaczę je w jednym kierunku, a następnie zrobię to samo w przeciwnym kierunku, aż nie otrzymam czegoś takiego. Następnie mogę wsunąć go do plastikowego kubka. Znowu będę potrzebowała pistoletu do klejenia. Nałożę klej tuż poniżej krawędzi kubka. Będzie o wiele prościej, jeśli nim zakręcę. Wezmę teraz moją ściereczkę i włożę ją do kubka. Wygląda jak rożek do lodów. Wow, to niesamowite! Czy to dla mnie? Oczywiście! Rany, to najwspanialsza rzecz, jaką widziałem. Trzymaj, weź moje złoto. Ech, okej, dzięki. Nie zamierzam się kłócić. Trafiłam w dziesiątkę. Ja też. Uwielbiam to. Wow, jestem bogata. Pum, puf, pyk. Patrz, jaki mam zegarek, Julie. Tak, całkiem ładny. Tak, wiem. Jest zupełnie wyjątkowy. Też chciałabym mieć taki zegarek. Och, wiem! Mam świetny pomysł. I przyda mi się do tego ten papier. To będzie dobre. Potnę papier w diament. Następnie złożę rogi. Teraz muszę je odciąć. Nie potrzebuję tych części. Wezmę dolną krawędź i złożę ją. Chcę tu zrobić zagniecenie. Następnie zrobię to samo z górną krawędzią. Teraz złączę je w środku, a potem złożę je ponownie. Chcę zgiąć te krawędzie do środka, żeby został mi taki cienki pasek. Teraz złożę kawałek niebieskiego papieru i uformuję go w kwadrat. Do następnej części będę potrzebowała nożyczek. Odetnę rogi. Chcę je zaokrąglić, ale tak, by nie odciąć zbyt wiele. Tylko mały skrawek. To powinno wystarczyć. Teraz muszę go udekorować. Chcę, żeby był naprawdę ładny. Narysuję uśmiechniętą buźkę. Myślę, że powinna ona do mnie mrugać. Teraz ją pokoloruję. Będę potrzebowała wyświetlacza do zegarka. Przykleję go poniżej buźki. Teraz wezmę pomarańczowy pasek papieru i przykleję do niego twarz. I to wszystko. Mój nowy zegarek. Wow, wygląda tak modnie. Nie mogę się doczekać, aby się nim pochwalić. Co? Wow, ładny. Spójrz jeszcze raz. Julie, masz złą godzinę. Faktycznie, ale wstyd. Ha, mój pasek jest trochę ciasny. Lepiej to poluzuję. Ups, za dużo. Mój zegarek zepsuł się. O co tyle hałasu? To był prezent od Molly. Chcę, żebyś to miał. Wow, naprawdę? To takie słodkie. Mua, i co ja teraz zrobię? Nie płacz. Ale to niezręczne. Muszę coś zrobić. Ach, wiem. Ha? To wyglądało nieco lepiej w mojej wyobraźni. Dobrze się czujesz? Na reklamach szamponów wygląda to tak łatwo. Wszystko jest pod kontrolą. Zaufaj mi. Będę musiała odciąć tę gumkę. Właśnie tak. To dokładnie to, czego potrzebuję. Teraz wezmę zegarek Leo. Umieszczę go na jednym z końców, a potem chwycę za igłę i nitkę. Zszyję gumkę na zapięciu zegarka. Muszę się upewnić, że się dobrze trzyma. Nie chcemy więcej niemiłych wypadków. To świetny pasek do zegarka. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Proszę bardzo, Leo. O co chodzi, Julie? Wow, naprawiłaś mój zegarek. To nic takiego. Wygląda niesamowicie. Daj mi chwilę. Mam coś dla ciebie. To mój sposób na podziękowanie tobie. Wow. Naprawdę mówisz poważnie? Jest piękny. I jest mój. Wielkie dzięki. Nie ma za co. A jak moje włosy? No dobrze, kochanie. A to twoje przybory szkolne. Miłego dnia w szkole. Bądź grzeczna. Będę. Och, moja siatka się zerwała. Wszystko spadło na podłogę. O nie, kochanie, spokojnie, nie martw się, naprawię to. Spójrzmy, na pewno mogę coś stąd wykorzystać. Trzeba wymyślić jakieś rozwiązanie. Tadam! Mam dla ciebie nowiutki plecak. Wow, ale super! Dobra, idę do szkoły. Do zobaczenia później. Który plecak sobie dziś panienka życzy? Ten nie. Znudził mi się taki styl. A może mały fioletowy? Albo ten złoty? Tak, wezmę dziś złoty. Wspaniały wybór, panienko Emmo. Proszę bardzo, życzę miłego dnia. Uff, nareszcie po wszystkim. Mamo, mamo, zobacz, w szkole będzie impreza. Ojej, szykuje się świetna zabawa. Ale mamo, muszę mieć jakiś strój, prawda? Oczywiście, na pewno mamy coś, co możemy wykorzystać. Spójrzmy, co to? Coś niebieskiego. Wygląda jak stara koszula. Przymierz? Okej. Przynajmniej na mnie pasuje. Zawsze coś. Ale jest cała pokryta pajęczynami. Poczekaj.
Podkurzacz sobie z nimi poradzi. Okej, sprawdza się świetnie. A teraz się odwróć, oczyszczę tył. Jeszcze troszkę. Au! Wyłącz to! Hej, momencik! Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Mam tu gumkę, spróbujmy. Och, już rozumiem. Nałożę gumkę na rurę od odkurzacza. A teraz zrobię jej fryzurę. Można od razu nałożyć gumkę. Idealnie. To najprostszy sposób na zrobienie kitek. O tak! Jestem już gotowa na imprezkę. Dzięki za pomoc, mamo. Jesteś najlepsza. Baw się dobrze. Och, czekaj. Zapomniałaś zaproszenia. Hej, kochani. Przyszłam na imprezę. Huh? Eni ma kucyki? I Betty też? Nawet Liam je sobie zrobił. Nie mogę być taka jak oni. To ja wyznaczam trendy. Hej, jesteś moją stylistką, więc zrób mi inną fryzurę. Okej, zaraz przyjadę na imprezę. Dobrze, że jesteś. Wszyscy mają kitki. Och, wow, masz rację. Musisz się wyróżniać. Ale nie martw się, mam na to rozwiązanie. Wydzielę tutaj część włosów. Jeszcze kilka razy. A teraz po drugiej stronie. Super, już wyglądasz pięknie. Ale jeszcze nie skończyłam. Czas na błyskotki. Dodam tutaj parę świecidełek. Doskonale. Teraz mogę oficjalnie dołączyć do imprezy. O, nie wierzę. Spójrzcie na Emmę. Wygląda bosko. Liam, mówię serio. Patrz na nią. O, stylizacja Emmy jest niesamowita. Też bym taką chciała. Mam tutaj cukierki. Trochę go poliżę i... spadł. Kurczę, to chyba nie dla mnie. Ha, gdzie ja to położyłam? A, mysz! Co? Mysz w domu? O, matko! Och, to jest moja koszulka, ale mysz ją zniszczyła. Wygryzła w niej wielką dziurę. Mamo! Skarbie, wszystko w porządku? Wystraszyłaś się myszy? Nie, ale zniszczyła moją ulubioną koszulkę. Ojej, to naprawdę wielka dziura. Ale zawsze można zrobić coś z niczego. Jest tu wielka dziura, więc odetnę dół koszulki. I już, problem zniknął. Teraz zajmę się resztą. Zrobię jeszcze kilka nacięć. Spokojnie, efekt będzie świetny. Wytnę teraz kołnierzyk i zrobię dekolt. Super. Następnie przetnę koszulkę na pół, ale tylko z przodu. Tył zostaje w całości. Teraz podwinę materiał i zrobię marszczenie. Spokojnie, to bardzo proste. Wystarczy zmarszczyć materiał i go zszyć. Gotowe. Wystarczy związać bluzkę z przodu i mamy uroczy crop top. Wow, mamo! Jestem pod wrażeniem twoich umiejętności. Cudowna bluzka. Dziękuję. Och, jeszcze jedna rzecz. Nie chcę, żebyś zmarzła. Moment. Mamo, ten szal też ma wygryzioną dziurę. Co za niesforna myszka. Chyba z nią nie wygramy, co? A to co? No proszę, o wilku mowa. Co? Pobrudziłam sobie bluzkę lodem. Co za koszmarny dzień. Teraz muszę się przebrać. Spójrzmy, nie podoba mi się żaden z tych topów. Co jeszcze mogłabym na siebie włożyć? Och, całe szczęście, że tu jesteś. Potrzebuję pomocy. O, matko. To sytuacja awaryjna. Zobaczmy, co się dla ciebie nada. Och, co powiesz na tę jedwabną bluzkę? O, tak, podoba mi się. Hej, nie trafiłaś. Ups, chciałam ubrać ciebie, a nie krzesło. To nic, mam tu coś jeszcze. Też się nada. O, rzucam pracę woźnej. Wyglądam na to zbyt dobrze. Przepraszam, ale spokojnie. Mam tu jeszcze inne ładne rzeczy. Może sama to przymierzę? I już, koniec z eleganckimi krzesłami i woźnymi. Podoba mi się? Proszę, tyle wystarczy? Dzięki, do zobaczenia. Uff, co za dzień. Jak ona mogła tak rzucać tymi ciuchami? Ale teraz już wszystko jest dobrze. Idę na lekcję. I gotowe. Uroczy balon do dekoracji. Dobra, teraz zajrzę do lodówki. Zobaczmy. Miałam tutaj coś specjalnego. Ach, jest. Dobrze, że to podpisałam. Przyda się jeszcze świeczka. Sto lat, Eni? A to co?
Co się dzieje? Czy to moja impreza niespodzianka? Dokładnie. Wszystkiego najlepszego, pomyśl życzenie. Jee! Chcę już skosztować tej urodzinowej kapusty. Oderwę sobie jeden liść i już. Pyszna, świeżutka. Zjem jeszcze trochę. Wszystkiego dobrego, skarbie. Cieszę się, że smakuje ci kapusta. Och, to dla mnie. Chętnie się poczęstuję. Wow, zobaczcie, co znalazłam w kapuście. To cukierek. Co za wspaniałe urodziny. Cukierek o smaku pomarańczowym, czyli twoim ulubionym. To prawda, ale chętnie się nim z tobą podzielę. Jeszcze ostatnia wstążka i gotowe. Zobaczmy. No nie wiem, spodoba jej się? Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twoje ciasto. Co? Jest okropne. Nie takie chciałam. Och, nie, nie. Czy możesz je ulepszyć? Zobaczę, co da się zrobić. Może dodam jeszcze parę dekoracji. Proszę, gotowe? Jest piękne. Na pewno oryginalne, ale czy jej się spodoba? O, mam babeczkę na torcie. Ekstra. Au, mój ząb. Mamo, czemu mi to zrobiłaś? O, matko. Nie, 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 nie. Musimy wymyślić coś innego. Och, już wiem. Ona uwielbia świeże owoce. Jesteś w stanie coś z tego stworzyć? Oczywiście. Jestem przecież cukiernikiem. Znam się na owocach. Zrobię coś wyjątkowego przy użyciu foremek do ciastek. Wykroję nimi plasterki owoców. Będą wyglądały pięknie. Po co komu nudne owoce, skoro można mieć gwiazdy i kwiatki? A teraz udekoruję nimi tort. Na szczęście zmieszczą się na nim wszystkie. Tort urodzinowy jest gotowy. Voilà! Co ty na to? Brawo! To się nazywa arcydzieło. Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twój tort. Och, wow! Uwielbiam ciasta i świeże owoce. Przepyszny. Moja córeczka musi mieć wszystko, co najlepsze. 100 lat. Uf, jestem gotowa na rozpoczęcie lekcji. Hej, moje kredki. O nie, kubek jest zniszczony. Nie wierzę. Jak ja sobie teraz poradzę? O, nadepnęłam na nie. Ups. Muszę wyciągnąć swoje przybory. Chyba mi na dziś wystarczą. A teraz zeszyty i segregatory. Może spróbuję je tu włożyć z powrotem. O matko, ale to jest żałosne. Chyba mogę jej jakoś pomóc. Hej, Annie, możesz skorzystać z tego. To dla mnie? Serio? Wow, dziękuję, Emmo. Proszę. Spójrzcie na te wspaniałe przybory. Mam świetny pomysł. Wezmę gumki i nałożę je na segregator. Będą trzymały moje przybory na miejscu. Patrzcie, mogę też włożyć coś do środka. Wow, mieści się tu mnóstwo rzeczy i wszystko jest uporządkowane. O, dobra robota, Annie. Dzięki, to wszystko dzięki tobie. Chyba czas zacząć lekcję. Jeszcze raz dziękuję, Emmo. Ale to był miły sen. Dzięki za ciepło, moje łóżeczko. Poranna rozgrzewka. Głęboki wdech. 25 i 30. To lepsze od kawy. Fryzura prezentuje się nieźle. Zadbajmy jeszcze o ładny uśmiech. Moje włosy są wszędzie. Mam jakąś inną? Świetnie. Hej! No dalej, jest tam coś jeszcze? Patrzcie, mam! Dobra. Znajdzie się coś na śniadanie? Ale mi się chciało pić. Jeszcze trochę. Tak, chyba nie powinna wyglądać woda. Ale co zrobić? Jest już rano. Witaj, świecie.
Moja szyja. Nie najlepszy początek. Musiało być zimno w nocy. Pod iloma kocami ja spałam? Serio? Wreszcie. To trwało całe wieki. Mięciutko. Pora się ogarnąć. Przydałaby się wizyta u fryzjera. Załatwię to. Dobry dzień na odrobinę złota. A może? Nie. Co by tu wybrać? Idealnie. Moja magiczna szczoteczka. Popatrzcie tylko. Moje perełki zasługują na najlepsze. Błyskotki będą błyszczeć. Więcej pasty, proszę. Chyba jednak wolę niebieską. Okej, tak lepiej. A na samą górę? Dajmy trochę tej cynamonowej. Dla mnie bomba. Ekspres do kawy wzywa. Napełnijmy ją. Lepsze od tej z kawiarni. I bez kolejek. Dzień doberek. Tak, chcę zjeść takosy. Ha? Co się dzieje? Coś mnie obudziło. Moment, ktoś jest w moim pokoju. Włamywacz! Co mam robić? Schować się? To powinno mnie uchronić. Ale nie, nie mogę pozwolić mu zabrać moich rzeczy. Czas wykorzystać moje umiejętności. Podejdę bliżej. Och, nie. Ha, mam cię, wredna złodziejko. Próbowałaś mnie okraść. Ze związanymi rękami niczego nie ukradniesz. Jestem niesamowita. Uratowałam dobytek. Momencik. To miotełka? O nie, chyba popełniłam błąd. To nie włamywacz, to lokaj. Pomogę ci wstać. Bardzo przepraszam. Już zrywam tę taśmę. Oddaję też miotełkę. Zbyt wiele wiewiórek. O nie, ukradły mi orzeczki. Ha? Co to za hałas? Na pewno coś słyszałam. Może lepiej sprawdzę, tak na wszelki wypadek. Zakradnę się po cichu do salonu. Co? O matko, nie wierzę. W mieszkaniu jest złodziej. Ale ubaw? O nie! Przyłapano mnie! Proszę, nie strzelaj! Odejdę w pokoju, obiecuję! Nie chcę nikogo skrzywdzić! O, matko! Wyobrażacie sobie, że złodziej chciał stąd coś ukraść? Nigdy nie słyszałam niczego śmieszniejszego! Śmiało, szukaj dalej! Jestem naprawdę ciekawa, czy coś znajdziesz? Dobra, spoko. Na pewno jest tu coś ciekawego. To chyba jakieś żarty. Zajrzę nawet do konewki. Nic tu nie ma. Włamałem się tu na darmo? Miałaś rację. Nie ma tu nic wartościowego. Mówiłam ci, że nic nie znajdziesz i nie jest mi przykro. Cóż, teraz aż mi głupio. Musisz być naprawdę biedna. Chyba powodzi ci się jeszcze gorzej niż mnie. Proszę, dam ci chociaż batonik. Smacznego. Ach, to mój ulubiony. Dzięki, złodzieju. Kiedyś musiałem zmierzyć się z naprawdę wielkim facetem. Miał chyba ponad 2 metry. Tak, musimy dobić targu. O, hej, maluchu. Tatuś po ciebie przyszedł? Słodziak? O, hej! Fuj, ale biedne dziecko! Ach, słoneczko mamusi! Jak się masz? Orety, nie płacz! Mamusia już tu jest! Wszystko będzie dobrze! Córka bogaczy i syn biedaków. Pora dorosnąć. Dodamy im kilka lat. No i proszę, tak lepiej. Ciekawe, jak się miewają. Wiem, co zrobimy. Wyślemy ich do szkoły. O, ta szkoła wygląda nieźle. Będzie fajnie. O, szczęśliwy numerek. Proszę, Lizzie, to chyba pokój, który nam przydzielono. O, mój ohyda. Rozejrzyj się. Co za burdel? To jakiś żart. Powinno się go zburzyć. Nie. Chyba nie myślą, że będziemy tu mieszkać. Jest okej. Fuj, serio mu to nie przeszkadza? Pewnie dlatego, że jest biedny. Patrz, tu jest miotła. Wystarczy tu posprzątać. Pajęczyn można przecież łatwo się pozbyć. Sporo tu śmieci i gratów. Wystarczy je wyrzucić. O, ściągnę ze ściany te gazety. No, już zaczyna to wyglądać nieco lepiej. Do śmieci. Skąd tu tyle liny? Zrobię sobie miejsce do spania. Ach, ale przytulnie. O, Lizzie, jak coś, to sporo tu miejsca. Podzielę się. Ta, nie, dzięki. Sama nie będę to sprzątać. Ha,
Halo? Tak, musisz mi tu z czymś pomóc. Dzień dobry. Zamawiała pani sprzątanie? O... Chwila. Wygląda jak Liam. Nieważne. Ty, posprzątaj proszę tę część pokoju. Aha. Jasne. No problemo. O, myśli, że na niego lecę? Ważne, że robi swoje. Ktoś chyba powinien wyrzucić te śmieci. O! Przepraszam, skończyłem już sprzątać. O, racja, pieniądze. Wszyscy chcą kasy. Nie rozumiem. Tak czy siak, proszę, za sprzątanie. O, chcesz więcej? Ach, no dobra. Proszę. Myślę, że powinno wystarczyć. A teraz już idź. Muszę gdzieś zadzwonić. Tak, proszę go tam postawić. Idealnie. Ach, możecie już iść. O, urządziłaś się. Ładnie. Ładnie mi w tym kolorze. Kwadratowe czy okrągłe? Możesz przestać, dość już pedi na dziś. No dobrze, chyba pora zacząć dzień. Och! Nie! Umieram! To mój koniec! Aha! Moja stópka! Nie! Umarłam? Nie mogę tak dłużej! Dlaczego akurat ja? Proszę mnie ocalić! Jestem w agonii! Więc chodzi o mały palec? Proszę coś zrobić! Jasne, jasne! Niech no się przyjrze! To powinno pomóc! Teraz przykleję plaster! Nie mogę na to patrzeć! Już lepiej? Nie! O, okej! Proszę! Musi się pani teraz dobrze odżywiać! O! Moje ulubione! Powachluję panią trochę! Zimno mi! Nie mogę się ogrzać! Och, nic dziwnego, mam gorączkę! Muszę coś wymyślić, żeby szybko wyzdrowieć! O, może kupię jakieś leki, powinny pomóc! Tyle nie wystarczy, leki są drogie! Może mama mi pomoże? Hej, mamo! Wow! Jak się tu dostałaś? Och, skarbie, czuję, kiedy jesteś chory! Patrz, przyniosłam apteczkę, zaraz cię wyleczymy! Najpierw herbatka! Już jest gotowa do picia. Posłuchaj, wiem, że nie lubisz herbaty, ale musisz to wypić, żeby wyzdrowieć. O, mamo! Ta herbata zabije mnie wcześniej niż gorączka. Teraz ziółka. Och! Od razu się czuję zdrowsza. Proszę bardzo. Przecież przez to ta herbata będzie jeszcze gorsza. Brawo! Pij, pij. O, już wiem. Zrobiłam ci zupkę. O nie! Nie znoszę tej zupy! Gadasz głupoty. Otwórz buzię. No dalej. To dla zdrowotności. Wspaniale. Słoneczko, mamusi. Co jeszcze? O, no tak. Jabłko. Wypoleruję je trochę. Och, mój słodki skarbek właśnie zasnął. Przykryję go, żeby mu było cieplutko. Kupiła to? Uff, chyba tak. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na sprawdzian z plastyki. Do dzieła. Sprawdzimy, ile się nauczyliście. Ha? Co do? Nie mam tu nic więcej? No nie. Mam przy sobie tylko jedną kredkę. I to nie naostrzoną. O, patrzcie na przybory Lizzie. Tyle kolorów i różnych innych rzeczy. No nic. Musi mi to wystarczyć. O, chwileczkę. Może mam trochę kasy. No tak, jestem spłukany. Zaraz, zaraz! Może w śmietniku coś znajdę! Sprawdźmy, co my tu mamy! Co robi Liam? Hej! Znalazłem patyczek po lodzie! Można go użyć! Okej, wziąłem z szafki silikonową formę. Wleję do niej wodę i dodam barwnik spożywczy. Wymieszam, żeby się ładnie połączyło. Super! Teraz dodam inne kolory. Pora powkładać w nie patyczki. Muszą stać prosto. I do zamrażarki. Wspaniale! Zamarzły, więc można przejść do kolejnego kroku. Okej, sprawdźmy, czy te lodowe kredki działają. Nice! Patrzcie na ten kolor! Świetnie wyszło! Spróbuję, czy dobre. Odświeżające! Ha, muszę przyznać, że to było sprytne. Co by tu zrobić? Nie mam pomysłu. O, racja! Mam kasę! To wystarczy. Powinno być okej. Aha. Bonjour! Potrzebujesz artysty? O, jeszcze nie.
namaluj mi coś. Ach tak, rozumiem. Stworzę dla ciebie arcydzieło. Plastyka jest taka nudna. Dzieło ukończone. Voilà! Co? Co to jest? Fuj, okropne. Proszę to zabrać. Nie podoba ci się? Nie masz za grosz smaku. Och, nie znoszę artystów. Hej! O, no dobra. Śmiało, narysuj mi coś. Dobrze. Podobno jestem najlepszy w klasie. Lubię kredki, a najbardziej lubię kolorować. Okej, już. Co to ma być? Dom i chmurki? Nie, to nie wystarczy. Och, nie płacz. To znaczy, muszę coś szybko wymyślić. O, patrz, lizaczek. Ha? Co to jest? Lizak? Co? Pst, niżej. O, kasa. No jasne, proszę bardzo. Idź już, spadaj stąd. Następny. Ha? O rety, ale smród. No cóż, pokażę, co na was grałem. Proszę. O rany, wow, jest genialny. Proszę panu pieniądze. Ta jest, dzięki szefowo. Cudownie. Hej, Liam, patrz, co namalowałam. O, spoko, ładny, ale ja do tworzenia używam lodów. Hej! Powinieneś patrzeć na mnie, a nie na swoje dzieło. O, impreza w penthouse'ie? I będzie tam Miley Bobby Brown. Ach, okej, muszę pomyśleć, co ubrać. Zobaczmy. O, tak, ta sukienka jest idealna. Wyglądam obłędnie. A może nie? Przymierzmy coś innego. Krótka różowa sukienka. Chociaż róż jest już niemodny. Coś innego? Może coś bardziej wygodnego? Uwielbiam złote trampki. O, nie, za mało eleganckie. Czerwona sukienka zawsze pasuje. Och, zaraz, wiem co robić. Muszę wykonać telefon. Nic mi się nie podoba, więc kupię coś nowego. Nie? O, bluza z kapturem za 5000. Biorę. O, już jest, ale się cieszę. Iii, otworzę to. O rany, dokładnie taka jak chciałam. Muszę ją przymierzyć. Tak, pasuje jak ulał. A te leginsy są fantastyczne. Nałożę okulary i jestem gotowa na imprezę. Nadchodzę. Wow, nie wierzę, że to przyszło pocztą. Zaproszenie na jakąś imprezę. Raczej nie mogę w tym iść, za dużo dziur. O, mojej ładnej koszulki też nie włożę, też ma dziury. Co jest w tym kartonie od taty? Może jest tu coś, co mogę włożyć? Hej, patrzcie, dżinsy i nie mają dziur. Ciekawe, co jeszcze tu znajdę. Ohyda, dał mi swoje stare bokserki? Fuj! O, obczajcie to! Żółta bluza z kapturem. Przymierzę ją. Okej, nieźle leży. Zaraz, nie, jest za duża. Patrzcie, jaka jest długa. Prawie sięga mi do kolan. I co teraz? No tak, bokserki. Przecież mają gumę. Jest w całkiem niezłym stanie. Wiecie co? Chyba mam pomysł. Okej, wyjąłem z bokserek całą gumę. Owinę ją sobie wokół pasa i zwiążę. Okej, węzeł wygląda na mocny. Przesunę go do tyłu. Teraz wystarczy, że wywinę bluzę w ten sposób. Okej, całkiem nieźle.